Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na Footmas. Dzisiaj jest dzień 9, kolejne 3 nowe karty do SBC. Pierwszą jest naprawdę bardzo dobra karta, jest to Isco i nie jest najgorsze, nie są najgorsze wymagania, bo jest to ocena 85, czyli około, myślę, 100, 110, 120 tysięcy za kartę 91 overall, naprawdę w miarę grywalną, myślę, że jest ok. I tutaj macie statystyki Isco. Mógłbym mieć trochę więcej tempa, ale wiadomo, jak się da mu myśliwego, będzie karta naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Drugą kartą jest Coutinho, także kolejna karta 90 overalla i również wygląda bardzo dobrze jego zwykła karta w tym roku. Naprawdę jest bardzo dużo, raz ją widziałem w Champions chociażby, ale nią nie grałem, więc tego nie powiem, ale naprawdę jest 85 ocena i tu są dwóch zawodników z Team of the Week lub Straszny Krzyk, czyli po raz kolejny, jak ktoś nie sprzedał sobie wczoraj tych zawodników Strasznego Krzyku, o których mówiłem, żeby sobie kupować, to ma szansę to zrobić dzisiaj i podejrzewam, że dzisiaj będą trochę drożsi jak wczoraj. I to SBC myślę około 150-160 tysięcy i przede wszystkim pamiętajcie, że tej karty nie sprzedacie, ale naprawdę wygląda kozacko, 82 wytrzymałości, więc jest ok. I 91 przyspieszenia, co jest bardzo ważne. Dribbling ma niesamowity, podania ma bardzo dobre. Myślę, że tak samo myśliwy do tej karty i naprawdę karta bardzo dobra. Chociaż nie wiem naprawdę, czy jest sens wydawać ponad 100, myślę 50-170 tysięcy na kartę, której nigdy nie sprzedacie. I ostatnią kartą na dzisiaj jest Patrick Van Aanholt, którego za chwilkę wam pokażę. I wygląda on właśnie tak. Wiecie, jak słabo w tym roku jest obsadzona pozycja lewego obrońcy w Premier League. Tam jest tylko praktycznie Mendy i Robertson z zawodników grywalnych na Foot Champions. A ta karta naprawdę wygląda bardzo dobrze i myślę, że zobaczymy ją w dużej ilości składów na Foot Champions. I myślę, że polecam wam to zrobić, bo koszt jest w okolicach, nie wiem, 50, może 60 tysięcy. A naprawdę statystyki ma fajne. Chociaż powiem wam szczerze, nie wiem, czy nie lepiej w tej sytuacji tak samo kupić sobie Robertsona na wersji tam chyba za Ligę Mistrzów. Ja tej karty używam od ponad 2 miesięcy, jest naprawdę bardzo dobra i mogę tą kartę, wiadomo, w każdym momencie sprzedać, ale jeżeli Van Aanholtem gra się wam dobrze, bo na pewno kilka osób z was grało po prostu kartą jego zwykłą, myślę, że jeżeli gra się wam dobrze tą kartą właśnie, to zdecydowanie róbcie tą kartę właśnie na Footmas. Myślę, że mimo wszystko opłaca się zrobić. Około 40-50 tysięcy kosztuje. Jeżeli was wyjdzie mniej, to naprawdę zdecydowanie polecam zrobić, bo lepszych kart ciężko na lewą obronę będzie z Premier League w tym roku. Dopiero chyba na tocy będą lepsze karty, takie jak Robertsona w tym of the season właśnie. O resztę kart nawet w informie, jak kiedyś będą, to naprawdę nie wiem, nie sądzę, że były lepsze od tej karty. I oczywiście walkout, tak jak zawsze, za SBC, gdzie jest zawodnik. Trzeba dać oczywiście Holendra, za chwilkę zobaczymy, po ile chodzą Holendrzy i szczerze mówiąc ciekaw jestem, po ile chodzi Van Aanholt, karta Van Aanholta, bo trzeba dać jeszcze jednego zawodnika z Crystal Palace, za chwilkę co sobie wszystko zobaczymy. Ale Van Aanholt, jak widzicie, już około ponad 4000, praktycznie 5000 w tym momencie, więc poczekajcie do jutra i jutro zróbcie sobie to SBC, jeżeli chcecie użyć Van Aanholta. Także co, to była tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na Footmas, chyba że będzie jakieś nowe SBC, co wątpię. Na razie.